Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiejsza konferencja prasowa została zorganizowana w takim trybie pilnym, natychmiastowym na CITO, dlatego przepraszam za ten komunikat, który wczoraj był przekazany. Temat bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji witam oczywiście naszych głównych gości, którzy przybyli do Grudziądza. Witam serdecznie pana ministra Krzysztofa Szulskiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji, który jest także kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, znajdzie się na liście kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Prawa i Sprawiedliwości. Witam także pana Józefa Ramlała, który jest wicewojewodą, ale także jest kandydatem do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Tematem dzisiejszej konferencji oczywiście jest temat pracy, temat bezrobocia. Nie bez powodu znajdujemy się w miejscu, które jest związane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy i z tematem bezrobocia, któremu Prawo i Sprawiedliwość poświęca bardzo dużo uwagi, szczególnie w ostatnim czasie, w dobie kryzysu, kiedy zastosowało tak bardzo szerokie mechanizmy pomocowe, a odniesiemy się już do pewnych konkretów, które przedstawi na samym początku pan minister. Bardzo prosimy o głos. Na konferencję, drodzy państwo, ona odbywa się pod hasłem, zresztą to jest cykl konferencji prasowych, które odbywają się w całej Polsce. Tusk znaczy bezrobocie. Wiecie państwo, że Platforma Obywatelska kwestionowała ostatnio nasze informacje na temat bezrobocia w czasach rządów Donalda Tuska, więc postanowiliśmy Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi przypomnieć, jak wyglądał poziom zatrudnienia i poziom bezrobocia, zwłaszcza w Polsce w czasach, kiedy on rządził. Tutaj na tej planszy widzicie państwo informacje z Głównego Urzędu Statystycznego z lutego 2013 roku. Miasto Grudziądz, miasto na prawach powiatu, bezrobocie sięgało 24,1%. W tej chwili bezrobocie według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 8,8%, co oznacza, że od tamtego czasu spadło o 15%. Więc tutaj przypominamy, proszę państwa, że rządy Platformy Obywatelskiej oznaczały biedę, oznaczały bezrobocie, oznaczały brak narzędzi, a właściwie niechęć do skorzystania z narzędzi, które mogłyby realnie przynieść Polakom łatwiejsze życie, mogłyby realnie rozwiązywać problemy Polaków. Pamiętacie państwo te słynne sformułowania, które sprowadzały się do tego, że państwo jest bezsilne, bezradne i Polacy musieli ze swoimi problemami, z wyzwaniami takimi między innymi właśnie jak bezrobocie, ale także jak inne różnego rodzaju trudne kryzysowe sytuacje, radzić sobie samemu bez wsparcia ze strony państwa, bez wsparcia ze strony rządu. My mamy zupełnie inne nastawienie, zasada sprawiedliwości społecznej, zresztą zasada konstytucyjna jest dla nas jedną z naczelnych zasad i każdy problem społeczny, który się pojawia, chcemy na miarę możliwości rozwiązać i właśnie takim problemem było także bezrobocie, które przypominam w mieście Grudziądzu spadło do poziomu 8,8%. Teraz może poproszę pana wojewodę, który przedstawi jeszcze sytuację powiatu, a później jeszcze kilka innych kwestii dotyczących także naszej sytuacji finansowej. Szanowni państwo, stoimy przed budynkiem w Grudziądzu, adres Parkowa 22. To jest budynek Powiatowego Urzędu Pracy. Adres, który był w przeszłości znany niestety bardzo dużej rzeszy mieszkańców Grudziądza, jak i powiatu ziemskiego grudziądzkiego. W 2013 roku w powiecie ziemskim grudziądzkim odnotowano 29,6% bezrobocia. Teraz to bezrobocie stopniało do 10,8% ludzi, którzy są bez pracy. Stało się to, czyli zaobserwowaliśmy w tym czasie spadek bezrobocia o 18,8%. To jest niesamowita progresja, bardzo pożądana i chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w tym czasie, czy w ostatnim czasie na rynku pracy pojawił się nowy zasób siły roboczej, jaką są uchodźcy z Ukrainy, którzy podjęli tutaj pracę. To jest wskaźnik bezrobocia wszędzie jest przyjmowany jako uniwersalny wskaźnik rozwoju gospodarczego i kondycji gospodarczej. Jeżeli mieszkańcy danego kraju czy regionu, tak jak w tym przypadku powiatu grudziądzkiego, ziemskiego i miasta Grudziądza
mają pracę, to znaczy, że jest wtedy i siła nabywcza. I chciałbym to zaprezentować właśnie, że bo słowa przekonują, natomiast tak wygląda ta sytuacja, bo w Polsce nie brakowało również i powiatów, w których wtedy, w 2013 roku, stopa bezrobocia wynosiła powyżej 30%. Tutaj 30% nie było, ale i tak w powiecie ziemskim, grudziąckim, to bezrobocie było jednym z najwyższych w kraju. A teraz ta sytuacja radykalnie się zmieniła i jest to skutek również wdrożonych programów socjalnych, bo zwiększa się siła nabywcza Polaków, zwiększa się popyt wewnętrzny, tworzą się nowe miejsca pracy, nie mówiąc już o, szanowni państwo, tym, że praca jest, ale jeszcze ta praca za jaką godziwą płacę. Wzrost wynagrodzeń też nastąpił w tym czasie. Więc to są rzeczy, które chcemy przypomnieć rządzącym, którzy starają się uciec od pewnych problemów, ale no, musimy się tym pochwalić, bo to jest ewidentny sukces naszej formacji i 8 lat rządów. Znaczny spadek bezrobocia w tak newralgicznym tutaj obszarze na terenie powiatu ziemskiego grudziąckiego. Dziękuję bardzo. Ja proszę przez tego dziada 5 lat dłużej pracowałam. Proszę państwa, widzicie państwo reakcję ludzi, których chciano zmusić do pracy do 67 roku życia. To była właśnie metoda na radzenie sobie z problemami społecznymi przez ówczesną ekipę rządzącą. Jeszcze pozwólcie państwo, że kilka słów na temat propozycji budżetu, który, jak zapewne państwo wiedzą, był dyskutowany na czwartkowej Radzie Ministrów. I tak, wydatki na zdrowie w tym budżecie zostały zaplanowane na poziomie 190,9 miliardów złotych, to jest ponad 6,2% PKB, w sytuacji, kiedy w 2015 roku było to 77,2 miliardy złotych, czyli mniej niż 5% PKB. Wydatki na obronność, wtedy w 2015 37 miliardów złotych, 2,2% PKB, 2024 rok 158 miliardów, czyli dwukrotny wzrost, jeżeli chodzi o wskaźnik PKB, 4,2. A jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o kwoty, o sumy, to wzrost o ponad 327%. I w końcu wzrost bardzo ważnej subwencji oświatowej. 2015 rok to 40,4 miliardy, 2024 76,6 miliarda złotych, wzrost o prawie 90%. Tak wygląda budżet państwa, kiedy państwem zarządza odpowiedzialny gospodarz, który umie uszczelnić system podatkowy, który umie załatać lukę VAT, który poważnie podchodzi do państwa, a w 2015 roku, tak jak państwu powiedziałem, te wskaźniki były niższe, były takie dlatego, bo państwem zarządzali ludzie, którzy traktowali to jako zabawę, a nie jako odpowiedzialne przedsięwzięcie, od którego zależy los Polek i Polaków. To można by w takim podsumowaniu powiedzieć, że rzeczywistość w ostatnich latach w Grudziądzu radykalnie się zmieniła takim podstawowym parametrem, oczywiście, o którym państwo zawsze słyszycie, wielokrotnie to powtarzamy, że skończyły się przysłowiowe zakupy na zeszyt. To też ma związek z tym radykalnym spadkiem bezrobocia w różnych obszarach, chociaż w województwie kujawsko-pomorskim nie wygląda to jeszcze najlepiej na tle całego kraju. Nie jest to najlepszy parametr, to trzeba powiedzieć, ale to też jest uwarunkowane pewnymi rządami politycznymi, które tu są sprawowane i tak to należy łączyć. I pewnie to ma swój ścisły związek. Wiele rzeczy się poprawiło, ja mówię zawsze, drugim z kolei takim ważnym, istotnym parametrem to jest napełnienie kosza w markecie. Gdybyśmy mogli się odnosić do lat poprzednich, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, kiedy widzieliśmy praktycznie niewiele produktów na samym dnie albo wspólne zaglądanie sobie do kosza, kiedy kupujący, niektórzy zazdrościli tym, co mieli więcej, prawda, analizowali, co kto kupuje, za jaką gotówkę. Te czasy bezpowrotnie w ostatnich latach minęły. Ta sytuacja uległa radykalnej zmianie i tu mamy tą poprawę, jesteśmy naprawdę pełni optymizmu i mamy nadzieję, że te rządy Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuowane i te wszystkie programy społeczne będą dalej realizowane w jeszcze szerszym zakresie. Dziękuję bardzo. Panowie, według danych statystycznych wynika, że w ciągu całych rządów Platformy, tak to określmy, stopa bezrobocia w mieście Grudziądzu spadła o trochę ponad 6%, a w czasie rządów PiS-u o trochę ponad 5%. Jak to skomentujecie?
Znaczy tu, panie redaktorze, nie bardzo rozumiem, jak pan to wyliczył. Te dane, które my podajemy, to jest luty 2013 rok w stosunku do danych bieżących 24,1% luty 2013 i 8,8% stopa bezrobocia obecnie. To jest różnica 15,3. Ja podaję dane z końca 2015 tak, roku tak. W Grudziądzu, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 14,2. Mhm. A w tej chwili 8,8, to jest 5,4. Panie redaktorze, tak czy inaczej stopa bezrobocia dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości znacząco spadła, ale wynosi, tak jak powiedzieliśmy, 8,8, ale jednocześnie, tak jak tutaj wspomniał pan radny Krzysztof Kosiński, ona powinna być jeszcze dużo niższa, tylko na poziom bezrobocia wpływa nie tylko i wyłącznie to, jak funkcjonuje władza rządowa, władza centralna, ale także samorząd. I to wielokrotnie już tutaj w Grudziądzu podkreślaliśmy, że gdyby polityka władz miejskich i władz regionalnych była inna, to poziom bezrobocia w Grudziądzu byłby jeszcze niższy. Ale przypomnę państwu, że w czasach, kiedy rządziła w Polsce Platforma Obywatelska, w Grudziądzu także rządziła Platforma Obywatelska. Więc gdyby ówcześni rządzący chcieli naprawdę zatroszczyć się o to miasto i realnie spowodować obniżenie poziomu bezrobocia, to nie było z ich punktu widzenia lepszej sytuacji. Razem z kolegami z Warszawy mogli naprawdę poziom życia w mieście poprawić. Nie zrobili tego. My staramy się do tego dążyć, mimo że w Grudziądzu rządzi, jak państwo wiedzą, ekipa wobec nas przeciwstawna. My jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość w opozycji. To zawsze wtedy, kiedy chodzi o dobro mieszkańców Grudziądza i o możliwość sprowadzenia tutaj pieniędzy, to jesteśmy po stronie mieszkańców i będziemy te środki do Grudziądza starali się przynosić. Są liczne dowody na to, panie ministrze. Tak, tak, proszę państwa. Nie, bo są liczne dowody na to, że nie traktujemy tutaj władz jako przeciwników, bo jesteśmy jednolitym krajem i w Grudziądzu pozyskiwane są ostatnimi czasy duże środki zewnętrzne. Przytoczę tylko pierwsze z brzegu przykłady. Budowa bardzo nowoczesnej komendy powiatowej, miejskiej, powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, czy też budowa hali targowej z przebudową całego układu komunikacyjnego, który wywołał kuriozalny sprzeciw radnych Platformy Obywatelskiej, co wywołało ogromne zdumienie, konsternację i nawet bym powiedział zawstydzenie, że nawet kiedy chcemy przeznaczyć na rozwój Grudziądza, na zapobieganie bieżącym kłopotom tego miasta pieniądze, uwalniając te środki, bo przecież radni dostając 25 milionów złotych na budowę hali z przebudową układu komunikacyjnego, protestują, że chcieliby te pieniądze na coś innego. No jeżeli paląca potrzeba, jakim jest handel lokalny, zostaje rozwiązana w ten sposób, to przecież radni mają uwolnione środki, które mogą przeznaczyć na inny cel, czyli dobre gospodarowanie. Myślę, że rządy naszej formacji i znaczny spadek bezrobocia są dobrym świadectwem na to i bym powiedział nawet nieskromnie wzorem, że oczekujemy, żeby ekipa rządząca miastem Grudziądzem w pewnych sprawach nas naśladowała. Dziękuję. Ja bym chciał jeszcze dopytać, bo to kolega powiedział, bo faktycznie tak jest, my znamy statystyki Urzędu Pracy i to nie jest tak, że bezrobocie w Grudziądzu i powiecie wzrastało do 2015, po czym zaczęło spadać, bo ono spada od 15 lat regularnie. My widzimy to, bo to mówią statystyki. Urząd Pracy dostaje wiele nagród za pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej na różne programy pomocowe dla bezrobotnych. Więc to nie jest takie proste, że do pewnego momentu wzrosło bezrobocie i nagle zaczęło spadać. Te statystyki, które podał kolega, są prawdziwe. Faktycznie od, nie wiem, 2008-2009 roku to bezrobocie non-stop w Grudziądzu spada. Także teraz w ostatnich latach. Nie negujemy tego, bo działania Powiatowego Urzędu Pracy, bardzo wysoko oceniane jako działania administratora pod zjawiskiem bezrobocia, ale każde bezrobocie, chociaż to właściwie bezrobocie, które w tej chwili mamy, socjologowie nazywają już takim bezrobociem wręcz higienicznym. Właściwie już dochodzimy do takiej granicy, że pracy nie mają ci, którzy jej po prostu nie poszukują. Z różnych powodów. Nie będę w ten temat wchodził. Natomiast sami państwo wiecie, że jeżeli coś jest wyciągnięte na bardzo wysoki poziom, to ten pierwszy spadek jest bardzo, że tak powiem, spektakularny i nietrudny do osiągnięcia, a potem każdy następny jest dosyć trudny. Ja mówię, że
możemy na różne czynniki zwracać uwagę, również na zjawisko demografii, że coraz więcej osób przestaje być czynnymi zawodowo, ale z drugiej strony dla symetrii, dla równowagi pokazuje, że pojawiła się w całej Polsce, ale w Grudziądzu również znaczna część ludzi, którzy podjęli pracę i są to uchodźcy z Ukrainy. Więc ta sytuacja jest bardzo złożona, ale chcemy pokazać i odświeżyć pamięć tym, którzy rządzili w przeszłości, że tak dobrze nie było, że zjawisko bezrobocia, stopy bezrobocia jest uniwersalnym wskaźnikiem, po którym można się zorientować, jaka jest ogólna koncepcja gospodarki. Wiele jest takich wskaźników, ale ten jest najbardziej spektakularny i najbardziej dotyczący ludzi. Bo szanowni państwo, truizmem jest przekonywanie, co to znaczy nie mieć pracy, nie mieć środków, być niepotrzebnym z punktu widzenia społecznego, czuć się niepotrzebnym. To wszystko, mam nadzieję, odchodzi i że te tendencje będą miały charakter trwały. Dużą przyczyną spadku bezrobocia w Grudziądzu to było to, że dużo ludzi uciekło z Grudziądza. 20% mieszkańców się wyprowadziło z Grudziądza, więc... No, proszę pana, to też jest wskaźnik, którym się nie należy chwalić, ale ja zawsze podkreślam, młodzi ludzie, którzy po skończeniu dobrych grudziąckich szkół średnich, nie mając możliwości kontynuowania tutaj nauki, wyjeżdżają i tak jak słusznie pan zauważył, ku rozpaczy swoich rodziców nie wracają, bo też nie mają praktycznie do czego. Ale to też ma jakby wpływ na ten wskaźnik bezrobocia, który spadł. No też, tak. To prawda. To są obiektywne rzeczy, no. Wskazujemy różne. Czy drodzy państwo, na to też mamy odpowiedź, to nie jest oczywiście odpowiedź, która całość ten problem rozwiązuje, ale to opuszczanie Grudziądza przez młodych ludzi jest spowodowane także przez to, że w Grudziądzu nie ma państwowej uczelni, nie ma państwowej szkoły wyższej i być może już do państwa dotarły, a jeżeli nie dotarły, to dotrą niebawem. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów 15 września o godzinie 12 do Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Odbędzie się tam uroczystość, na której pan minister Czarnek, minister edukacji i nauki, dokona aktu utworzenia państwowej uczelni zawodowej w Grudziądzu, która powstaje właśnie na wniosek Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. I to jest potwierdzenie tego, o czym mówiłem jeszcze 5-10 minut temu, że my jesteśmy po stronie mieszkańców Grudziądza i zawsze wtedy, kiedy z poziomu rządowego, z poziomu centralnego można wyjść naprzeciw problemom, które w tym mieście są do rozwiązania, to wychodzimy. I wydaje mi się, że utworzenie uczelni, o czym będziemy szerzej mówić i szerzej o tym opowiadać właśnie 15 września, jest także rozwiązaniem tego problemu. Mówię o tym eksodusie z Grudziądza, ono często jest według opinii mieszkańców, według opinii rodzin osób młodych, które opuszczają to miasto, ma ewidentny związek niestety, ale z poziomem wysokości płacy. I to jest najczęściej podnoszony argument w ocenie matek, w ocenie ojców, którzy mówią, proszę pana, no co moja córka tutaj, jaką ma możliwość awansu? Czyli zarobi te 3000 na miesiąc netto, praktycznie nie da się z tego ani kredytu wziąć, ani dobrze zadbać o rodzinę. No są jeszcze programy prorodzinne, jest 500+ i tak dalej, ale to nie wszystko, bo żeby obsłużyć kredyt mieszkaniowy, to nie jest taka łatwa sprawa, trzeba zarobić niestety te 2000, 2500 więcej i to jest pewnie podstawowy warunek, dlatego też mamy z tym takim eksodusem osób młodych, które już tu nigdy nie powracają do tego miasta po wyjeździe.